Znamy nominowanych w konkursie Zabytek Zadbany, ogłaszanym co roku przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Jego celem jest promocja oraz upowszechnianie najlepszych wzorów utrzymania i zagospodarowania zabytków. W kategorii rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu nominowano m.in. zespół dawnego klasztoru karmelitów bosych w Zagórzu. Zespół złożony z kościoła, klasztoru i części gospodarczej, wzniesiony w latach 1700-1730, to przykład późnobarokowego założenia sakralno-obronnego o wybitnych walorach artystycznych. Zniszczony w 1822 roku przez pożar, do dziś zachowany jest w ruinie. Prace konserwatorskie przeprowadzone w ubiegłych latach obejmowały ustabilizowanie konstrukcji, trwałe zabezpieczenie murów i detalu architektonicznego kościoła oraz rewaloryzację historycznej przestrzeni, w tym teren dawnych ogrodów przyklasztornych. Prace wykonano starannie, na wysokim poziomie, z dużym poszanowaniem dla substancji zabytkowej, pozostawiając ją w kształcie tzw. trwałej ruiny. Rezultatem prac jest zachowanie obiektu w stanie dającym wyobrażenie o jego historycznej formie, bez wkraczania na ścieżkę zbędnych rekonstrukcji. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród już 19 kwietnia podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Bydgoszczy na antenie TVP Kultura. Organizatorem jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.